Budynek mieszkalny w Wysokiej w gminie Łazy stanął w płomieniach. Mieszkańcy zdążyli opuścić budynek przed przybyciem służb ratowniczych. Mieszkańcy nie pozostaną bez dachu nad głową. Na miejscu pojawili się przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy udzielą pomocy wszystkim poszkodowanym. No wiemy tylko, że trwa akcja gaszenia pożaru. Natomiast z mojej strony moją rolą jest zabezpieczenie tutaj rodzin. Czy wiemy, ile rodzin mieszkało? Tak, wiemy, 4 rodziny. I co się z nimi stanie? No, jesteśmy po to właśnie tutaj, żeby zabezpieczyć tym rodzinom dach nad głową. Na ten moment sytuacja się dynamicznie zmienia. Nie wiemy jeszcze, jaka będzie decyzja nadzoru budowlanego, także no, trwamy. Nieznana jest jeszcze przyczyna pożaru. Ogień pojawił się w niezamieszkałych pomieszczeniach. Akcja do gaszania wciąż trwa.